Siemano! Isaac, cześć. To jest Isaac, ja jestem Kasaczek. I dzisiaj jest Isaac. I po dość długiej przerwie, bo ostatnio nawet nie wiem, jak długo nie grałem. No, bo to jakieś wyjazdy, to jakieś rzeczy, tu coś tam. I dzisiaj dopiero jestem. Dzisiaj zagram sobie, myślę, coś. Kurczę, w sumie myślałem o tych challenge'ach, ale nie wiem, czy challenge to jest dobry pomysł, patrząc na to, jak jestem zardzewiały, szczególnie, że te challenge, które graliśmy, te Bloody Mary, czy jakieś inne, Onan Streak, one wszystkie były mega trudne. Cały czas mam moda na Tesco z jakiegoś powodu. A wyłączyłem go, patrzcie, specjalnie go wyłączyłem. Czy ja muszę grę zestartować? Bo to w ogóle ciekawostka, to już teraz wam powiem. Jeżeli oglądaliście odcinek Isaaca tego w samochodzie, no to tam było dużo modów i później jakieś nagranie było. To w ogóle było zasłonięte, to Tesco, to później było dodane w postprodukcji, jakby. Ja też z tego chcę zrobić jakieś shorty może, albo jakieś taki bardziej klipy czy coś. I to mi było potrzebne. No i robiłem screenshot już na tym swoim serwie, ale czy to ważne? Niekoniecznie. To co, może na spokojnie jakiś gridier mode po prostu losową postacią? Mam nadzieję, że wylosuję coś, czym jeszcze nie grałem. Okej, okay, Betany nie grałem, Gridiera grałem, Grida. Więc Gridier będzie w porządku. Jedzonko na początek. Spoko. W sklepie raczej nic nie dostaniemy, ale możemy sprawdzić, co jest. O, jest serduszko. No to jednak coś dostaniemy. Weźmy sobie nawet do Curse Roomu, czemu nie? Jera jest spoko, Jera oczywiście duplikuje przedmioty z podłogi. Pick-upy tak zwane. Użyjmy sobie spacji nawet dwa razy, będziemy mocniej bić. Czy mocniej? No mocniej, teoretycznie mocniej. Chociaż nasza postać chyba bije tak samo, ale mamy dodatkowe projectile, których nie mieliśmy wcześniej. Ja się staram, no i tyle z mojego starania. Chciałem powiedzieć, że się staram właśnie, żeby w miarę trzymać dystans. Żeby nie było sytuacji, gdzie po prostu płomyczki mi znikną. Bo to jest najbardziej irytujące, bo nagle nam ten damage się zmienia o... Nie wiem, o połowę na przykład, bo kurczę... No właśnie, no i znowu, no i zo. No i dokładnie o tym mówię, że kurczę, gra się spoko i nagle się nie gra spoko. Czemu ja? Nie pomyślałem w ogóle. Bo ja mogę użyć Jery na pieniążkach. To może teraz to już trochę za późno. Bo ja mogłem poczekać, po prostu zrobię wszystkie fale i wtedy pomnożyć Jerą chyba, nie? Tak mi się wydaje. I nie zrobiłem tego. Cały czas dostaję na dziurę, umrę zaraz. Cholera. Sam nie wiem, co zrobić. Strasznie w ogóle dużo tych czempionów mam wrażenie, że się pojawia. No i znowu straciłem, umrę na śmierć. Staram się bardzo unikać przeciwników. Jest to średnio możliwe z tym, ile tu jest przeciwników i z moimi umiejętnościami. Zardzewiałymi oczywiście. Brakiem gra... Czemu jest tyle fali? Czemu to się nie kończy? Halo? Jeszcze jedno. Ja miałem wrażenie, że to już będzie ostatnio. Jakieś dwie fale temu. Niesamowite. Jak bardzo człowiek może zardzewiec po prostu nie grając w gry. No i tyle właśnie. Zrobimy sobie restarcik. Trudno, no pierwsze podejście wyszło, jak i wyszło. Chciałem dzisiaj pogadać, bo ten odcinek... dokładnie taki sam start. Ostatni odcinek ten z samochodu był bardzo śmieszny i ciekawy. Ale tak ciężko mi się tam gadało. W sensie... Ja naprawdę przez jakieś pierwsze 5 minut minęło. I jak się patrzy po prostu gdzieś w laptop, w telefon, cokolwiek, to nawet jak się nie ma choroby lokomocyjnej, to się idzie pożygać. Ja już tak w połowie nagrania, to już definitywnie, ale byłem taki strasznie zamulony po prostu, że mi było ciężko po prostu funkcjonować, a co dopiero gdzieś tam gadać. Ja byłem święcie przekonany, że ja nic nie mówię. Później jak zobaczyłem ten filmik, to widziałem, że i tak mi całkiem nieźle poszło nagranie tego odcinka, ale to była tragedia. To był śmieszny pomysł, że po prostu weźmiemy laptopa kolegi i nagramy w aucie. Jeszcze właśnie miał być taki pomysł, że weźmiemy ten mod na samochód i ogólnie dużo modów, żeby było śmiesznie. No wyszło całkiem zabawnie, myślę, ale kurczę, nie chcę chyba powtarzać takich rzeczy.
A w ogóle byliśmy w trasie, bo z kolegą szliśmy, jechaliśmy właściwie. Kolega z Warszawy, ja niekoniecznie. Jechaliśmy na DJ seta Pendulum. Było bardzo fajnie. Ale to w ogóle było tak, że ja pociągiem przyjechałem do Torunia. Kolega mnie odebrał z Torunia. Później pojechaliśmy właśnie do Warszawy na tego DJ seta i coś tam. Trochę zagmatwane. I w ogóle w Toruniu, no to wiadomo po co się jest w Toruniu. Po pierniki. Kupiliśmy pierniki. I one chyba cały czas stoją nieotwarte u kolegi. Ja nie spróbowałem pierników z Torunia. Szczerze, ja nawet nie jestem fanem pierników. I zgaduję, że smakują jak każde inne pierniki. Ale no... Wiecie jak to jest. Powinienem spróbować i nie spróbowałem. Czy były jakieś ciekawe historie z wyjazdu? Chyba nie. Ten DJ set całkiem fajny. To był chyba pierwszy DJ set taki na jakim byłem. Przed panem Pendulum była jakaś baba. No i kurczę... No najmilsze co mogę powiedzieć, że to nie była muzyka dla mnie, no. Ja mam wrażenie, że dużo takich DJ setów, w ogóle rynek DJski, to jest, wiecie, albo taka... Albo jakaś Turbo Vixa, albo po prostu, no takie... No puszczanie muzyki, no. I nic więcej. I kurczę... Ta baba, co była przed Pendulum. W sensie nie był to zły DJ set, po prostu. Nie powiem, że był zły. Technicznie był ok, tylko po prostu... To była jakaś taka muzyka... Nie wiem, co to było, czy jakiś drum and bass, czy jungle, bo to wiecie, jak to jest. Na wszystko można powiedzieć muzyka elektroniczna i się nie pomylę, tak? Ale to była jakaś taka muzyka typu dudnienie. Zero wokalu, melodii też, kurczę, no tyle, co kot napłakał. I przez jakąś godzinę to po prostu było non-stop to samo. Przysięgam, przez godzinę cały czas to samo praktycznie. I ludzie gdzieś się tam do tego bujali, ale ja nie potrafiłem. Tragedia. Długie w ogóle te sety były. Bo na przykład jak był chociażby właśnie pan Pendulum, to jego set trwał chyba z półtorej godziny. Bardzo długo. Ja tu byłem tak gotowy na może godzinę. Nawet krótszy bym przyjął. Ale fajnie, fajnie było. Nie było to jakieś takie turbo zaawansowane, czy jakieś mega ciekawe. Ale było fajne, mi się podobało. Czy bym poszedł jeszcze raz? Może. Czy ta książka nie daje przypadkiem po prostu szarych serduszek? Czyli jak mi daje szare serduszka, to mi daje po prostu staki na kolejne szare serduszka. Niesamowite. Nie mam siana. Przykra sprawa, bo nie mam co zrobić. Mogę kupić więcej kluczy. Bo są na promocji. Jeżeli tu niczego nie znajdę. Z ogniska jeszcze może coś wypaść. Tak bym kupił stapler pewnie, nie? Nie ma. Dobra, to kupmy jeszcze z dwa klucze, bo one i tak się przydadzą na kolejne piętra. I tyle. A tak gamingowo może coś. Może coś internetowo, może coś moje życiowo. Coś sobie streamuję ostatnio. Może częściej, może rzadziej. No teraz nie streamowałem, bo mi nie było. Chociaż no dwa streamy chyba zrobiliśmy... Nie, czekaj, jeden? Jeden. I ten film nagraliśmy. Mega śmieszny był w ogóle stream, polecam jeszcze, na przykład woda możecie obejrzeć, może coś z tego zmontuję. Graliśmy w Apexa właśnie z kolegą. I... Cholera, bardzo, bardzo nieciekawe miejsce. Graliśmy w Apexa i w ogóle graliśmy tak, że ja grałem na laptopie, on grał na kompie. Ten laptop był w ogóle capture cardem połączony do komputera. Później na kompie robiliśmy streama i to było tak połączone strasznie głupio. Mega, to był głupi setup. Bardzo głupi. Ale właśnie stream wyszedł całkiem śmieszny. Także polecam. Mam trochę katar i mi przeszkadza. Trudno. Jeżeli gdzieś tam będę chrząkał, smarkał. To trudno. To musicie... Musicie się do tego przyzwyczaić. Jadłem dzisiaj zupkę chińską w ogóle. Ostatnio, to też jakby no, nie miałem chyba kiedy powiedzieć, bo to jest pierwszy odcinek po powrocie.
A to się wydarzyło co wczoraj. Kupiłem sobie Wifona. Wifon jest teraz taki Wifon typu podruba buldaka. Jest Wifon razy 2 i razy 4. Ja kupiłem Wifona razy 2. Myślałem, że to jest ten ostrzejszy, bo źle spojrzałem. I oj. No musiało mnie trafić. Kupiłem sobie Wifona. I byłem tak przygotowany, że będzie ostry, ale pewnie nie aż tak bardzo jak buldak nawet. I okazuje się, że był tak samo ostry, albo i bardziej. Dzisiaj na przykład właśnie chciałem powiedzieć, że zjadłem sobie buldaka, bo miałem jeszcze jednego. Carbonara. I dałem sobie jeszcze trochę sera do tego, takiego wiecie, topionego w plastrach, żeby to się bardziej ciągnęło. I dałem sobie jeszcze makaron, bo w jakimś Intermarché czy coś. Miałem kupiony taki makaron po prostu. Na udon chyba. To nie był na ramen, tylko na udon taki grubszy. Więc miałem i ten makaron z zupki chińskiej, i ten makaron z. Po prostu kupiony, ten udon. I jeszcze coś tam. I ten ser. I się najadłem. Dawaj skrzynkę. Skrzynkę machen. Ej, ale zajebiste pieniądze. Tutaj jeszcze kostka. Pytanie, czego ja chcę używać. Nie wiem, co daje kostka na książce. No też jakieś rzeczy. Czy kostka będzie silna? Nie wiem, ale będzie silna, bo zmienię dwa przedmioty i je dostanę. Wow! Czy ja za każdy zmieniony przedmiot dostaję kostki i teraz strzelam tym? Cholera, nieźle. Little buggy. Mogłem tego nie podnosić, szczerze mówiąc. Co robi ta kostka? Bo już zapomniałem. Passive items. Removes all wisp and spawns a random wisp forever to items. Jakie mam przedmioty? Takie se, ja bym je rolnął. Myślę, że to będzie śmieszne. I co teraz mam? Mam łyżkę. Łyżka chyba dawała te tirsy takie naprowadzające. To bardzo silne akurat. Ej, dobra, dobre przedmioty, dobra. No to gramy tak w takim razie. Spoko. Ej, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Myślę, że jestem całkiem silny. Jest to dobry początek rana, tak mi się wydaje. Więc patrzę na to dość optymistycznie. Odnośnie gier mogę powiedzieć jeszcze tyle, że właśnie w Apexie był patch duży. Jakiś sezon nowy, tam nazmieniali rzeczy. I trochę wróciłem do Apexa, bardzo dobrze mi się gra. Pozdrawiam Apexa. Inna rzecz z gier, co chciałem powiedzieć i jeszcze nie powiedziałem do tej pory, to to, że za tydzień niecały, bo chyba 20, a dzisiaj jest co, 14? 15 już nawet. Wystawcie fakturę, jeżeli jeszcze nie wystawiliście. No. 20 jest Gamescom. I na Gamescomie pokazują gry. Więc fajnie. Może pokażę coś ciekawego. Jeżeli nie, to trudno. Zobaczymy. Pozwólcie, że się napiję, bo mi trochę zaschło w gardle. Mam dzisiaj wodę. Co prawda smakową, ale wodę. A nie na przykład Energola, więc nie możecie mówić, że cały czas piję Energola i jestem niezdrowy. W sensie możecie, ale... Ale co? Nic, no. Czy ja mogę użyć spacji? Mogę chyba. Nie, nie mogę. Mam dwa staki zielone i parę niebieskich i myślałem, że to się dodaje. Otóż nie. Czy chcę kupować serduszko, żeby to robić? Nie wiem. Czy chcę zużywać pieniądze, żeby to robić? Mogę. Proszę. Okej. Okay. Spacja? To jest bateria chyba. To nuda straszna, bo to nic mi nie da chyba przecież. Ale mogę sobie porolować. Czy to mi da kolejne kostki? Nawet nie. Chaos. Let's go. Chaos byłby super. Tylko nie mam siana. Skąd mam wziąć siano na chaos? Może stąd? Mam bomby jakieś nowe, nawet nie widziałem. Peel. Health da... Aha! 5 monet muszę jeszcze znaleźć. Tych bym mógł chyba wysadzić, nie? Ale to trzeba mieć bomby, a ja nie mam. Po bossie raczej nic nie dostanę. Chociaż nie, będzie Angel Room. No to może z Angel Rooma. Znowu ten sam boss. Jak to jest możliwe? Jak do tego doszło, nie wiem.
Chyba, że ja może, nie wiem, może sobie przyśniłem tego bossa, ale mam wrażenie, że już go biłem. Może miałem jakiś proroczy sen po prostu i no. Déjà vu. Tak zwane déjà vu. Po angielsku chyba mówią déjà vu, a to jest chyba francuskie czy jakieś tam. I się mówi déjà vu. I w Polsce to wiemy, ale... O. I jak ja teraz dostanę damage, to chyba dostanę pieniądze, prawda? Tirsy, Soul Heart. Bible is added to all item pools. Okej. Okay. Mogłem to rolnąć! Czemu ja tego nie rolnąłem? To mega useless, czemu ja tego nie rolnąłem? Głupio, czy to są kolce? Mogę o drzwi się chyba rozbić. Nie wiem, ile dostanę pieniędzy tylko za to. Nie dostanę... Aha, bo ja muszę chyba całkiem kraknąć to życie. Kurczę pieczone. Nie chcę tego tracić, szczerze mówiąc, kościanego serca, ale czego się nie robi dla pieniędzy. Dobra. Chodźmy tutaj. Auć. Ile dostałem? 15. I akurat na chaos. Mega. Bierzemy chaos. Oj, tą troll bombę mogłem pewnie użyć. Peel, lockdown niestety. Tu bateryjki naładowane. Spację sobie mogę użyć dla hecy. Black Lotus. Idziemy dalej. No kurczę, mam 3 serduszka tylko teraz. Nie jest to komfortowa sytuacja. Ale mamy chaos. Chaos pozwala nam na trafienie bardzo dobrych przedmiotów w sklepie. O, single use. To nie będzie dobre przecież tutaj. To jest dobre, jak się przechodzi piętra. To chcę nawet, ja lubię ten przedmiot. Raczej on nie jest za silny, ale to bym rolnął. O, i będziemy mieli bookworma, proszę bardzo. To daje chyba żyćko? No mi nie dało. To chyba powinno dawać jakieś rzeczy. Speed. Czy ja to chcę? Chyba nie. To jest super. To jest fajne. Bo tirsy będą lecieć przez ten. Ale tylko moje. W sensie, no te z wispów nie lecą. Dobra, no to trochę zmienia. Ale to nadal jest bardzo dobry przedmiot, bo mogę strzelać przez ściany, a do tej pory nie mogłem, z tego co rozumiem. No bo dlaczego miałbym móc? No dobra, no ja i tak myślę, że jestem na tyle silny, że akurat damage'em tutaj się raczej nie muszę przejmować. Czy jakimiś tirsami. Czemu oni wybuchają? Czy to dlatego, że ja mam jakiś pasyw, czy to jacyś niektórzy wrogowie? Bo niektóre rzeczy wybuchają i ja nie jestem pewien dlaczego. I przede wszystkim nie jestem pewien, czy to mi może zrobić krzywdę. A to jest, myślę, najważniejsze, bo jeżeli coś mi może zrobić krzywdę, to nie fajnie, chciałbym o tym wiedzieć. Okej, tu jakieś te. Najgorsze są to takie dupy latające, które jeszcze mają właśnie tirsy. Nie spektralne, tylko jakie? Psychic? Psychic shots? Te takie właśnie naprowadzające. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. No, psychic shots chyba to się nazywa. Profesjonalnie. Ogólnie nie lubię właśnie takich mobków typu turret, że strzelają na 10 różnych stron naraz. Nie lubię tego bardzo. A sporo jest takich przeciwników w tej grze. Holy Mantle. Tak o, po prostu. No dobra. Joink. Tu mógłbym wziąć klucza, chociaż klucze jeszcze mam 2. Spacja. Explosivo jest mega dobry. Explosivo jest bardzo fajny. Problem jest tylko... Forget Me Now też jest mega dobre. Tylko, że nie mam siana, nie? To mogę sobie otworzyć. Mega gówno. Kurczę, no. Możemy tutaj wejść za darmo, skoro mamy Holy Mantla. Śmieszny jest dźwięk Holy Mantla. To jest 2020 chyba. Czy nie? Nie. Ale jakieś bardzo dobre itemy dostaję. Ciekawe, czy to tylko i wyłącznie dlatego, że mam... No chaos, jejku, zapominam nazw. Czerwony to jest ten niefajny. Dobrze pamiętam? Tak. I jak świeci, to strzela na boki, na plusa. Dobra, muszę pamiętać? Nie muszę pamiętać, bo już go zabiłem. Jeszcze jeden, ten jest ten łatwiejszy. I z jakiegoś powodu po prostu zdechł.
Ja w ogóle mogę edge'ować ten przycisk teraz, bo mogę go po prostu kliknąć i odkliknąć od razu. Po co mi Biblia? Totalnie po nic. Więc chyba rolna. Szczególnie, że ja Biblię już chyba miałem. Kości. Kości są super. Tylko, że... Aha, bo nie dostaję życia. Dostaję tylko kontenery. Myślałem, że serduszka też dostanę. Przykra sprawa. Czy chcę ładować te serduszka w tej chwili? Nie, poza tym serduszka powinny być pewnie na każdym piętrze. Nie tylko tutaj. Więc raczej nie mam się co obawiać. Idę dalej. To już będzie WOMB. WOMB. Nie wiem, jak to, bo to się, jest napisane WOMB. I to się chyba czyta tak jak... Nie czyta się WOMB. Nie czyta się WOMB. Mega silne. No damage hearts. No to ja mam, prawda? Nie, nie mam. Aha, bo te się nie liczą? Ej, teraz będę jakiś mega broken. To też silne. Jestem mega silny. Ej, dobry run. Dobry run, jeżeli chodzi o powrót. Pierwszy raz widzę ten przedmiot. Co to jest? Health, speed, tears, damage, range. Wszystko daje. I full health. Full health, widzowie. Full healthik. A, i teraz nie... I teraz nie działa? Czyli co to... Mega dziwne. Almond milka chyba nie biorę, chociaż... Czy ja miałem jakieś efekty? Nie wiem. Almond milk mógłby być śmieszny. Kurczę, kuszące przedmioty. Kuszące przedmioty bardzo. Czy wezmę almond milk? Zobaczę. No bo... Mam jakieś niby efekty. Mam niby te tirsy naprowadzające, więc one w ilości pewnie by były spoko. Oj. Nie wiem, czy te wispy się kastują też szybciej. Zależnie od tego, jaki mam fire rate. No bo wtedy bym miał po prostu milion wispów. To też dość ciekawe i fajne i ważne. Aha. To jest boss przecież. Co on tu robi? Jeszcze taki duży. What the fuck? Co to za przeciwnik? Okej, duchów się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że tak zrobią. Ale zrobiły. Duchy z... Ej, znowu! Gurglingi. Gurgosusy. Dobra. Duch już se umarł, nawet nie wiem kiedy. Ej, co chwilę dostaję bossów. Ty to... Nie wiem, ten chaos to chyba... Zamiast zmieniać przedmioty, to mi zmienia wrogów. Póki co. O co chodzi? W sensie, no bossowie raczej się respili na tych późniejszych falach, mam wrażenie. A nie tutaj, na łąbie. Auć, auć, auć. Niefajnie, niefajnie, niefajnie. Dobra, no trochę wispów potraciłem. Ale ogólnie to sobie radzę. Pytanie, jaki przedmiot chcę wziąć w sklepie teraz. Bo znając mnie, no to ja bym chciał strollować i wziąć almond milk. To też się wydaje bardzo silne, bo mnie wyleczy. Chyba mnie wyleczy, no bo zgaduję, że to leczy, prawda? Weźmy to. Jeżeli będzie mnie stać, to jest mega silne, holy shit. Jeżeli będzie mnie stać, to jeszcze kupię almond milk. Umówmy się, tak? Mogę też wziąć to. Uwaga. Okej, no to się zwróciło. 4 monety potrzebuję, no to jest chyba do zrobienia. No już jest zrobione. Dobra, no to kupujemy almond milk w takim razie. Jeżeli ktoś myślał, że ten run jest za łatwy, no to ja go odrobinę utrudnię. Nie szkodzi, nie bójcie się. Ja nigdy nie zawodzę, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Mega łatwo mogę zabić tego bossa, bo ja mam naprowadzające tirsy jakiejś spektralnej i w ogóle on to tak dostaje na dziurę ode mnie, widzę. Nie lubię, jak zaczyna biegać tak po skosie. Bardzo dziwnie wtedy biega i tak jakoś szybko. Dobra. Idziemy jeszcze w ten Devil Room. Idziemy tutaj, bierzemy almond milk. Będzie to bardzo ciekawe. Czy chcę Abaddon? Pentagram tak zwany. Mógłbym chcieć, ale chcę kliknąć spację, żeby dostać kosteczki. Bardzo ciekawie strzelam, tyle powiem. Klucze trochę mi nie stać. To daje... Opens all doors in the room. Doors, ale pytanie, czy na przykład to otwiera coś takiego i skrzynki? No chyba niekoniecznie. No nie jest napisane chyba. Please open lock chest doors on touch. Aha. Czyli jednak.
Idykę. Dobra, chodźmy na bossa po prostu, na razie zróbmy tak. I się będziemy zastanawiać. Bardzo niefajny boss fight z tego co widzę. Ale ja mam mega damage duży. Holy shit. Okej, no nie spodziewałem się, że będę robił taki damage. Mając Almond Milk, no. Ale nie stakuje to się z wispami. Wispy dalej lecą jakoś w miarę wolno. Fejkowe PhD. Czy ja chcę fejkowe PhD? Nie. Czy ja chcę kliknąć spację? Chcę. Czy chcę pentagram, tym razem prawdziwy? No mogę chcieć, no. Nic innego nie zrobię. Strasznie mam czerwoną postać. Nieźle. Czy tu coś biorę? Wiem co za pil? Chyba nie. No to chyba idę dalej, no. Nic już tutaj nie... Chociaż, no mógłbym nakarmić gościa. Tylko żebym potracił życie i ja nie wiem, czy od tego nie pękają serduszka. Chyba nie, chyba by mi po prostu je wyczyściło. Ale to nadal by było niefajne. Chodźmy tu. Tu już chyba będzie sklep, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, to jest Sheol dopiero. Cholipka. W ogóle ja nie wiem, co dzisiaj nagrać, bo normalnie ostatnio nagrywaliśmy coś Terrarię, coś ten. Risk of Raina nie grałem za dużo. A niech będzie Rainbow Buddy, czemu nie? Graliśmy w Terrarię, ale no nie mam Terrarii nagranej, no i teraz też nie ogarnę Antariasa, żeby nagrywać ją. Tako. Więc nie wiem, co zrobię. No chyba Risk of Raina po prostu. No albo z was zostawię dzisiaj z jednym filmem, no. Może tak być, że po prostu z was zostawię z jednym filmem. Trudno. Może muszę się trochę jeszcze tak... Może jeszcze muszę wdrożyć to takie nagrywanie z powrotem. Czy mam jakąś taką wenę, żeby nagrywać dużo? Nie. Czy chce mi się grać w Risk of Raina? Pierwszego? No tak niekoniecznie, szczerze mówiąc. Czy jest sens nagrywać? Ała. Ała. No to niezła perfekcja była. Dostałem perfekcję z tego co widziałem i po prostu od razu dostałem damage. Mega śmieszne. I teraz mi nie działa pasyw ten z diamencikiem. Auć. Ajajaj. No. Nie, no nie mam jakiejś takiej. Nie mam jakiegoś parcia, żeby nagrywać dzisiaj dużo. Chętniej bym właśnie chyba streama włączył, coś sobie pogadał z wami. Polecam streamy. Strzykawa, damage range, pewnie. Za 7, co to jest? Jakieś gówno. Mogę rolnąć. Klucz. 99 kluczy. Ej, to fajne przecież. To ja poczekam. Ej, to też chyba fajne. Ej, to jest mega silne, bo ja mam dużo tirsów. I 99 bomb. Ty co za przedmioty? 99 kluczy, 99 bomb. Tylko, że ja nie mam siana, muszę siano zrobić. Cholera. Mega dobre przedmioty. Co to jest za ran jakiś opętany? Bardzo dobrze mi się gra. I dobrze, że wziąłem tego grida, bo grid jest trochę spokojniejszy. Chociaż kurczę, jeszcze się mogę przekonać na samym bossie, że wcale nie będzie spokojniej. Bo wiecie, no grid mode to się zaczyna na gridzie, na ultra gridzie. Albo raczej na jego drugiej fazie. Tak można powiedzieć. Ała, co to jest? Aha, myślę, że on już umarł. Dobra, chodźmy tutaj, weźmy sobie na pewno to. No ja będę teraz turbo silny. Przez to, ile ja robię tirsów, to mi zaraz pewnie komputer sfrizuje po prostu. Bo to się nie będzie mieściło na ekranie. Dobra, bardzo fajne to będzie to czyszczenie na pewno. Jakichś mniejszych wrogów. Ale samo z siebie po prostu też robi duży damage i... No ale też na pewno wydaje dużo śmiesznych dźwięków. Czy ja chcę grzyba na przykład? Health, tirsy. Ty, ale to się opłaca, no bo to daje shot speed niby zmniejsza. Czekaj, shot speed, ale daje tirsy. Ile on tirsów? Które to jest tirsy? 2-4 to są tirsy? Czy 13? To nie kapowało jakoś na 5 czy coś? Ja nie wiem, co się dzieje. Aha, bo ja mam Almond Milk, to też chyba wpływa. Dobra, biorę i co się stanie? To są 4. No strzelam chyba jeszcze szybciej, tylko wolniej. Mega silne to jest. To bym zrolował. Tylko nie mam jak. Ja mam bardziej zasadnicze pytanie, dlaczego dostałem Devil Room, a nie Angel Room.
Czy to dlatego, że tu jest Sheol, czy co? Trochę nie ogarniam. Trochę jestem zbyt skupiony na gadaniu niż na graniu. To jest drugi item Gapiego, gdybym wziął pierwszy. Ale nie wziąłem. Czy chcę taki item Gapiego? Nie, zostanę sobie przy kostce. Rolnąłbym to, ale nie mam czym. Idziemy dalej. Teraz mnie sklep, tutaj już tych treasure roomów nie ma. Ale można sobie na pewno jakieś przedmioty kupić w sklepie. A w sklepie mamy... Uwaga! Nic ciekawego. Trochę nuda, no. A tutaj? Pilsy. Health down i nie wiadomo co. I muchy. No takie se, no. Czy ja chcę to rolować? Chcę. Trzeci item Gapiego. Jestem głupkiem. Bo ja nie podniosłem głowy. I miałbym nawet dla samego podniesienia. Mogłem zrespić 3 muchy i mieć po prostu 1 na 3, a tak mam 0 na 3. No trudno, no. Trudno. Ważne, że sam zauważam własne błędy. Nie potrzebuję waszych komentarzy. A może powinienem właśnie... Kurczę, powinienem debila zgrywać. W sensie, ja wiem, że czasami nie muszę, ale powinienem totalnie debila zgrywać, żebyście pisali hehe, kasaczek, ale ty kutaśnie ominąłeś Gapi item. XDDD, miałbyś już Gapiego 3 razy w tej grze. Ha, 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 ha. Czy ja potrzebuję Gapiego w tej chwili? No spójrz na mnie. Czy ja potrzebuję Gapiego? No nie wydaje mi się, żebym potrzebował Gapiego. O, jeszcze odnośnie tego nagrywania w samochodzie. Tam w ogóle jakieś audio było trochę dziwne, ja już nie wiem dlaczego. Możliwe, że to była kwestia po prostu setupu. To się po prostu opłaca. To są darmowe pieniądze dosłownie. Bo za 15 dostaję 25. Mega śmieszne. Ale co odkryłem... O, moje słuchawki wydały jakiś dziwny dźwięk, może mają niską baterię. Bo one na początku wydają taki normalny dźwięk, taki a później jakieś takie diabelskie, jakby po prostu je opętało. Im mniej mają baterii. No i... ja zapomniałem wziąć dongla. To jest jedyna rzecz, którą miałem pamiętać, żeby wziąć. No to nie jest prawda nawet, ale miałem wziąć dongla do słuchawek. No bo po donglu lepiej działają. I nie wziąłem dongla. I byłem po Bluetooth. Ej, to mega silne przecież, jak ja mam tyle tearsów chyba, nie? Cholera. Przecież jestem jakiś nieśmiertelny. Oj, świeczka jeszcze. Mega. O! Ale tak późno. Czemu tak późno, Deadeye? No dobra, no trudno. Bardzo fajnie wyglądają walki w tej chwili. Jeszcze szczególnie jak coś do mnie strzela i absolutnie nie może trafić. Ja nie wiem, jaką miniaturkę tutaj dam, bo ja chciałem zrobić tytuł typu... ciekawostki o odcinku z samochodu albo coś tam. Ale jest taki run, że ja mogę zbajtować na to, jaki ten run jest zajebisty, a nie na to, że ja gadam o jakimś samochodzie. No i wracając. Ja zamiast po donglu, to byłem po Bluetooth. I po Bluetooth te słuchawki, jeszcze jak mikrofon muszę używać, one są jakieś takie spłaszczone. Się czułem, jakbym używał jakiegoś sprzętu sprzed 20 lat. Taki naprawdę. One są dobre. Jakby... W tej chwili mi nie płacą, żebym to mówił. No nie bez powodu używam tych słuchawek, nie? Są naprawdę dobre. Ale po Bluetooth jest jak używa... Nie wiem, może coś dało się w Windowsie zmienić, albo może coś źle... Ten, było ustawione. Bo przy telefonie na przykład działały spoko, ale jak dałem po Bluetooth na kompie, to była taka tragedia. I ten mikrofon też powinien brzmieć inaczej. I w ogóle tam była jakaś dziwna bramka szumów i jakieś rzeczy. I w tym samochodzie ja byłem pewny, że będzie non-stop słychać samochód, szum, jakiś wiatr. Jak mój kolega coś mówi, nic nie było słychać. Było słychać tylko mnie i ten dźwięk był taki bardzo... no spłaszczony to jest... Nie wiem, czy dobrze powiedziane, ale był taki bardzo zgnieciony. No był. Fajnie wyszedł ten odcinek, śmiesznie. Ale... Ale dużo rzeczy w ogóle, cholera. Ja bardzo mało robię damage'u mu. W sensie fajnie, bo ja tankuję, w sensie... On mnie nie może trafić żadną monetą, nic się nie dzieje takiego. Śmiesznie się na to patrzy, co ja robię. Ale myślałem, że będę robił większy damage i że szybciej go zabiję. Bardziej się obawiam, że...
On ma jeszcze drugą fazę. Co prawda ja mam bardzo, bardzo dużo... auć. Serduszek. Tylko to też wpływa na to, że... Na przykład teraz mi świeczka zgasła. Jestem o wiele słabszy. Albo... No nie działa mi na pewno korona. Bo jestem obity. Ale on chyba, chyba dostaje więcej damage'u na drugiej fazie. Ale zobaczymy. Obawiam się, że ta walka może trwać dłużej niż bym chciał. Czy wygram? Myślę, że wygram, no ale... Jak się mówi, nie mów hop, zanim nie przeskoczysz. Ja jeszcze nie przeskoczyłem. Hop już trochę mówię. No ale co? Ja jestem odważny chłopak. Jestem pewny siebie, jestem... po angielsku się mówi koki. Nie wiem, co się mówi koki. Kok to na przykład kogut. I nie wiem, co to ma wspólnego z byciem takim pewnym siebie. Koki to nawet nie jest pewność siebie. Pewność siebie to jest, jak jesteś confident. A po polsku confident to niedobrze. Koki to jest taki trochę... Taki już przemądrzały. No. Jak ktoś jest. To wtedy jest koki. Ajdź. No tu łukę tego grida. Coś tutaj dostaje na dziurę. No trochę mnie to tak nie martwi, bo ja mam bardzo, bardzo dużo serduszek, z czego one jeszcze są jakby podwójne. W sensie, bo ja dostaję pół serduszka damage'u. Jeszcze później muszę dostać drugie pół, no bo serduszko to są dwie połówki. A jeszcze jakby kontener kościany też się liczy jako serduszko. Dostałem wadę retro? Coś dostałem. Mogę ładować grida, nie wiem, czy to za to są jakieś unlocki za gridiera. Nie miałem prawie żadnych pieniędzy, nie oszczędzałem ich, szczerze mówiąc. Mogłem, nie musiałem. Możecie mi w komentarzu napisać, czy na gridierze to się jeszcze opłaca wpłacać, czy to już takie dla beki. Bo na gridzie wpłacałem... Chociaż nie, to jest chyba ta sama maszyna. Tylko ja po prostu ją chyba przemieliłem na 1000. I za to tam się chyba dostawało właśnie keepera i jakieś rzeczy. Dobra, nie będę przeciągał, bo wiem, że nie lubicie przeciągania na końcu, albo wychodzicie po prostu. Powiem tak. Tak, dziękuję za oglądanie, to był powrót Izaka. Piąteczka dla was, pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I tyle. Elo.